Cześć! W tym filmie pokażę, jak dodać spis treści do wpisu w WordPressie. Jeśli piszemy długie wpisy blogowe, tak jak na przykład ten, to warto dodać do nich spis treści gdzieś u góry wpisu, no tak żeby ułatwić nawigację po tym wpisie oraz żeby poprawić sobie widoczność w Google. Więc jeśli byśmy chcieli taki spis treści dodać, no to możemy posłużyć się wtyczką. Więc przechodzimy do naszego WordPressa, musimy się zalogować do kokpitu oraz przejść do wtyczki Dodaj nową. I tutaj wyszukamy sobie wtyczki Table of Contents. Chwilę to trwa, wyszuka nam kilka różnych wtyczek do właśnie dodawania takiego spisu treści. Ja wybrałam tą pierwszą wtyczkę Easy Table of Contents i klikam Zainstaluj, a następnie tą wtyczkę aktywuję, żeby po prostu zadziałała na stronie. Klikam Włącz i teraz możemy przejść do ustawień. Wchodzimy w ustawienia Table of Contents, tutaj nam się pojawią jakby te ustawienia dla tej wtyczki. No i na początku spróbujmy sobie w ogóle podejrzeć, co ta wtyczka nam, jak ona doda nam ten spis treści. Więc ja sobie pozwolę, żeby ten wpis treści był dodawany na wpisach oraz zaznaczę auto insert, to oznacza, że automatycznie się wstawi ten spis treści do wpisów. A także tutaj jeszcze sobie zmienię, że pozwolę, aby utworzyło nam taki spis treści, gdy są przynajmniej dwa nagłówki na stronie. I teraz zapiszę tutaj zmiany, no i jak przejdziemy sobie do naszego wpisu, odświeżymy, no to tutaj nam się pojawiła nam się ta tabela i jak klikniemy sobie na element, no to nas przeniesie tutaj do tego elementu. Tutaj trochę zasłania nam ten panel taki dla osoby zalogowanej, ale dla osoby niezalogowanej do naszej strony to będzie to dobrze się wyświetlało. No i skąd teraz nam się wygenerowały takie te elementy tego spisu treści? No przede wszystkim z nagłówków. Tak, bo widzimy tutaj, że mamy tą treść podzieloną nagłówkami. Jak przejdziemy do naszego edytora, tutaj mam ten edytor blokowy, mam dodane te poszczególne sekcje jako nagłówki. No i tutaj jak przejdziemy, właśnie klikniemy sobie na tą ikonkę i no to zobaczymy podgląd tego dokumentu, że niektóre tutaj te sekcje zostały podzielone nagłówkami drugiego stopnia, a niektóre trzeciego stopnia. I tworzy nam się taka hierarchia, która po prostu no jest na stronie i zostaje zaciągnięta właśnie do tego spisu treści. I to nam się samo generuje, my nie musimy tutaj już nic dodatkowo robić, musimy tylko dobrze sobie tutaj w dobrej hierarchii te nagłówki poustawiać na stronie, żeby to tworzyło po prostu takie jakby rozdziały i podrozdziały i miało taką hierarchię sensowną. No i mamy tutaj kilka ustawień jeszcze do tego naszego, w tej naszej wtyczce do dodawania właśnie spisu treści. No to przejrzyjmy takie ważniejsze ustawienia. Jak widzimy, możemy wybrać, gdzie my to chcemy wstawiać. Tutaj najlepiej gdzieś na samą górę strony, ale jest parę miejsc gdzieś tam bottom czy after first heading, to musimy sobie po prostu przetestować na naszym własnym motywie. Następnie pyta nas, czy chcemy wyświetlać nagłówek taki spisu treści. No to jeżeli to zostawiamy, to warto zmienić tutaj tą nazwę na spis treści. A także czy ma pozwolić na ten toggle view. Ten toggle to jest coś takiego, że klikamy, to się zwija. No moim zdaniem to jest dziwne, niepotrzebne i ja akurat to lubię wyłączać. Czy ma pokazywać taką hierarchię? No to ma akurat to sens, bo widzimy tutaj jak wygląda hierarchia tego wpisu. Czy ma być smooth scroll? No to właśnie, że tak sobie zjeżdża powoli do tego elementu. Także to zostawiamy domyślnie. I teraz appearance mamy tutaj. Width tutaj jest ustawione na auto, co oznacza, że dopasuje się do najszerszego elementu tutaj wewnątrz tego spisu treści. Więc ja na przykład przez to, że ja mam taki wąski tutaj ten mój wpis, jest na taką wąską szerokość, no to ja sobie bym to ustawiła na 100%, ale możemy wybrać oczywiście inną wartość. Ja polecam Wam albo zostawić auto, albo dać 100%, wybrać sobie wartość, nie wybierać w pikselach, bo to może na mobilnym urządzeniu później nam źle wyglądać, a procentowo to będzie zawsze procentowo w stosunku do szerokości na danym urządzeniu. No i następnie możemy sobie też wybrać jakiś kolor, jakąś kolorystykę. Tu mamy domyślnie wybrane jako grey, ten taki motyw graficzny. No powiedzmy zmienię na white, żebyśmy tak podejrzeli i zapiszę tutaj
to na chwilę i zobaczymy, że widzimy, że mamy na 100%, to toggle zgubiło nam się i mamy na białym tle, więc to jest w miarę ok. Jeśli byśmy chcieli, możemy też wybrać sobie custom i tutaj dopasować kolorami. Jak wybiorę sobie jakiś tutaj, może wybiorę jakiś taki właśnie, żebyśmy zobaczyli, że jednak jest ta różnica widoczna, to wybierzemy sobie jakiś taki zupełnie customowe tutaj kolory powybieram i zobaczymy. I tu mamy jeszcze link, czyli mamy background, czyli tło, border, ramka, taka naokoło, title to jest tytuł, link, kolor, czyli kolor linku. Link hover to jest po najechaniu na link i link wizyty po kliknięciu. I sobie zapiszę to, no i jak oświeżymy, no to nam się załaduje ten już nowy styl. Także możemy to sobie tutaj dopasować. Możemy też zupełnie wyłączyć style. Tutaj w tej sekcji advanced mamy coś takiego jak CSS i prevent the loading of core CSS styles. Możemy sobie tutaj to zaznaczyć i wtedy styl nam się odziedziczy po naszym motywie i będzie to taka po prostu zwykła lista. Także to też jest w miarę ok, jeżeli chcemy jakoś taki minimalizm zachować, to możemy to sobie zastosować. Ja na razie może wezmę sobie jakiś tutaj domyślny motyw, bo sobie zobaczymy, co to nam załaduje za CSS-a. No i potem w Advanced tu mamy takie parę ustawień, które w zasadzie ja bym proponowała zostawić domyślnie. Ja tylko lubię tutaj włączyć lowercase i hyphenate. To nie jest nic takiego ważnego, ale pokażę Wam, jak zapiszę tutaj save. To jest coś takiego, że na anchorach, czyli na tych, muszę odświeżyć, na poszczególnych właśnie nagłówkach, które są traktowane jako ten anchor, czyli taki zaczep, do którego będzie zjeżdżało nam z tego menu, dodawane jest takie ID. No i tutaj właśnie mamy to z małej litery i z tym takim licznikiem, a domyślnie jest podkreśnik i jest z dużych liter, więc to, ale to jest tylko i wyłącznie moja preferencja. I następnie pozostałe rzeczy, czy na stronie głównej, no raczej nie włączamy takich spisów treści. Możemy jakieś wyłączyć nagłówki, jakiś offset, czyli ile ma być odstępu po zjechaniu do danego nagłówka. No i tu mamy jeszcze parę jakichś tam mniej używanych opcji, więc to możemy przetestować sobie, jeżeli macie jakąś taką potrzebę. No i teraz to nam działa i tutaj w zasadzie wróciliśmy do tej opcji, tak jest białym, to jest całkiem fajnie, więc dobrze to działa, klikniemy, to przenosi nas. Tutaj się robi takie na czarno, jak widzicie po kliknięciu, to jest wina mojego motywu, także może być tak, że w waszym motywie jakiś kolor się dziwnie zachowa, no to wtedy takie rzeczy trzeba już poprawić w CSS-ie niestety, bo tej opcji po kliknięciu właśnie, że ten kolor tła tego linku się takie robi na kliknięcie, no niestety tego nie wyklikamy sobie w tych ustawieniach tutaj, tylko musimy to CSS-em sobie poprawić. Ja chciałam jeszcze na koniec jedną rzecz tylko przetestować, tak jak już tradycyjnie, ponieważ dokładamy wtyczkę do WordPressa, to warto się zorientować, co ona nam ładuje do strony, czy ta wtyczka nam bardzo obciąża tą stronę, czy nie. I aby to zrobić, tu musimy sobie otworzyć narzędzia deweloperskie klawiszem F12 oraz przejść do tej zakładki Network. I teraz odświeżę sobie to jeszcze raz. Załaduje mi tutaj wszystkie takie asety, które są ładowane na tą stronę. I widzicie, już to mam przefiltrowane. Jak wpiszę Easy, tego nie wpiszę, to mi załaduje, pokaże mi wszystkie asety, czyli CSS, JavaScripty, wszystkie jakieś obrazy, fonty i tak dalej, które są ładowane, ale jak tutaj przefiltrujemy sobie tylko na Easy, bo taka jest nazwa tej wtyczki, Easy Table, coś takiego, Easy Table of Contents, tutaj widać na podglądzie, mamy plugin slash Easy Table of Contents, to te wszystkie rzeczy pochodzą z tej wtyczki. No i możemy zobaczyć, że one, jest ich kilka, ale widzimy, że to są jakieś pojedyncze kilobajty, także w sumie jest 23 kilobajty, więc nie jest tak źle. Nawet całkiem mało tutaj nam ładuje tych asetów, a jednak taki spis treści jest przydatny i jest bardzo korzystny dla Google'a, no bo chociażby dlatego, że powtarzamy jeszcze raz te słowa kluczowe tutaj u góry, są one podlinkowane, także jest to bardzo przydatne i często używane. I moim zdaniem, jeżeli mamy długie wpisy, gdzie mamy te nagłówki, gdzieś tam stosujemy dużo tych nagłówków, no to warto taki spis treści sobie strony dodać. Także to wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę.